Radio Plus. Sedno sprawy. A gościem sedna sprawy jest dzisiaj Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rezygnacja z rosyjskich surowców w średniej, w dłuższej perspektywie może oznaczać nawet finansowo korzyści. Ale w tej krótszej, panie premierze, rozumiem, że no, będzie tylko drożej. No cały czas jest drożej. Można powiedzieć, że przecież borykamy się z tym od wielu miesięcy. Jeszcze przed wojną na Ukrainie mieliśmy bardzo gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, przede wszystkim gazu, który w ekstremalnych momentach podrożał kilkanaście razy w stosunku do tego, jak to było pół roku temu. No spodziewam się, że niestety może to dotyczyć również dalszych wzrost cen ropy naftowej. No w związku z tym, że wszyscy chcemy odchodzić od ropy rosyjskiej, a jest ona no, w realiach europejskich obiektywnie w tej chwili tańsza, ale no nie chcemy finansować w ten sposób agresji Putina i to jest chyba zrozumiałe. To jak bardzo podrożeje paliwo na stacjach, panie premierze? W tym roku można spodziewać się co 10 zł za litr? To jest jakaś realna perspektywa? Tak, ja nie chcę wróżyć z fusów, bo to przecież jest... Ale jakieś analizy rozumiem, że są przede wszystkim wprost pochodna od tego, ile kosztują surowce energetyczne na rynkach światowych. No my jako rząd zrobiliśmy wszystko, żeby te ceny ograniczać. No, przede wszystkim zrezygnowaliśmy z tych wszystkich danin, które wpływają do budżetu, w VAT-u czy akcyzy. Czyli my jakby jako państwo już na tym nie zarabiamy. No, natomiast no, ta są jeszcze jakiekolwiek instrumenty, tak, z których rząd może skorzystać? Może marże Orlenu na przykład? No, marże, bo zysk Orlenu za ubiegły rok to jest ponad 10 miliardów złotych, panie premierze. Panie redaktorze, tylko no, zysk Orlenu nie wypracowuje się na stacjach benzynowych ze sprzedaży paliwa. To jest rzeczywiście niewielki udział. Nie, to jest tak naprawdę niewielki udział w tym zysku. Kilkanaście procent z tego, co pamiętam. Orlen zarabia zupełnie na czym innym. W dużej części zarabia również za granicą, bo to jest firma, która działa przecież nie tylko w Polsce, ale w wielu krajach w naszym regionie. Natomiast jako firma no nie może sprzedawać towaru, czy nie może sprzedawać tego produktu taniej niż nabywa surowiec. No to jest oczywiste, byłoby to oczywiste działanie na niekorzyść spółki, więc tutaj nie możemy tego absolutnie... No ale mniejsza marża to niekoniecznie ale musi być na minusie. Zapewniam pana rektora, zapewniam państwa, że ta marża jest dzisiaj na absolutnie minimalnym poziomie, o czym świadczy to, że dzisiaj cena benzyny w Polsce jest najmniejsza w Europie. No, nie przyjeżdżaliby do nas masowo Niemcy, Czesi czy Słowacy tankować na polskich stacjach, a to jest przecież widoczne i wszyscy, którzy mieszkają w tych przygranicznych regionach, to widzą. Gdyby było tak, że cena benzyny w Polsce byłaby jakoś, nie była rzeczywiście dużo mniejsza niż w tych sąsiednich krajach. Znaczy, to pokazuje, że my i Orlen na tym rzeczywiście nie zarabia, no ale wzrost cen jest oczywisty surowców. Musimy kupować po większych cenach i jeśli pan pyta o prognozy, no to jeśli by się udało rzeczywiście przekonać, a takie rozmowy trwają, państwa OPEC do zwiększenia wydobycia, albo też doszłoby do pewnego poluzowania systemu sankcyjnego wobec Iranu, prawda? No to są gdzieś te kierunki, których myślę będziemy wszyscy podążać, bo przecież ten wzrost cen nie dotyczy tylko Polski, ale dotyczy całego świata, prawda? I tutaj ten nacisk będzie bardzo duży. Panie premierze, to o węglu teraz też porozmawiajmy. Ma być embargo na ten rosyjski węgiel i w projekcie ustawy, która mówi właśnie o wprowadzeniu tego zakazu sprowadzania rosyjskiego węgla, jest mowa o zwiększeniu polskiej produkcji. Przede wszystkim to miałoby uzupełnić, zastąpić ten węgiel z Rosji. Są takie możliwości faktycznie, panie premierze? W pewnym zakresie są jeszcze już dzisiaj, natomiast w dłuższej perspektywie czasu oczywiście są w większym wymiarze, bo to wymaga inwestycji. No, ja przypomnę, że my przez wiele ostatnich lat, i to nie tylko w czasach naszych rządów, ale również rządów naszych poprzedników, mieliśmy kurs na wygaszanie górnictwa węgla kamiennego. To oznaczało maksymalne ograniczanie inwestycji. No, w tej chwili oczywiście te inwestycje, żeby zwiększyć wydobycie, będą niezbędne i będziemy je robić. To chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo to jest niezbędne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Natomiast jeśli chodzi o to, że jak można zwiększyć to polskie wydobycie, nie wiem, rocznie o milion, 2 miliony, 3, 5 milionów? W tej chwili rzeczywiście to jest taka skala raczej w tych niższych skalach, o których pan mówił, poprzez, tak powiem, zachęty dla górników do tego, aby więcej pracować, w sensie takim, że jakby no, byłyby to godziny liczbowe, soboty, niedziele, prawda? No, to już praktykowaliśmy w takich momentach kryzysowych, kiedy tego węgla ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na energię elektryczną brakowało. A wkrótce będziemy nowe inwestycje i one to wydobycie pozwolą zwiększyć. Natomiast oczywiście, niezbędny będzie import, tylko z innych kierunków niż rosyjski. Dzisiaj z Rosji do Polski płynie około 8
milionów w ton węgla. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo ta dezinformacja tutaj się szerzy. Żadne spółki Skarbu Państwa, spółki energetyczne węgla z Rosji od dawna nie kupują. To mówimy o imporcie, który jest importem firm prywatnych na potrzeby przede wszystkim ciepłownictwa, takiego samorządowego i indywidualnych klientów. I tutaj ten segment zapewnimy i mamy takie ustalenia już z partnerami zagranicznymi, importem z innych krajów i właśnie częściowo również tym zwiększeniem wydobycia krajowego. Panie premierze, czy jeżeli chodzi o atom i ten tak zwany mały, duży, to jest możliwe jakieś przyspieszenie w tej sytuacji, jaką mamy teraz, inwestycji? Ta technologia małych reaktorów jądrowych się nieustannie rozwija, w związku z czym oczywiście ja nie mogę przewidzieć, co będzie za rok, dwa czy trzy i czy nie będziemy mogli rzeczywiście mieć szybciej tutaj dostępu. Dzisiaj mówimy całkowicie realnie, 2029 to jest ten rok, kiedy możemy mieć pierwsze małe reaktory jądrowe w Polsce, ale nawet w ostatnich dniach rozmawiałem nad szerszym zastosowaniem SMR-ów, już nie tylko dla przemysłu, ale również dla tej energetyki, która tak powiem służy wszystkim obywatelom w postaci energii w naszych domach. I to jest bardzo obiecujące, bo rzeczywiście tutaj możemy bardzo szybko uzyskać chyba również dobre efekty. Węgiel będzie zastąpiony w jakiejś kilkunastoletniej perspektywie? Węgiel myślę i gaz jednak w pewnym zakresie będą zawsze takimi stabilizatorami systemu energetycznego, no bo atom jest powiedzmy stabilną częścią energetyki, natomiast wszystkie odnawialne źródła energii no, są uzależnione od zewnętrznych uwarunkowań i tutaj musimy mieć tą stabilizację w postaci innych źródeł, możliwości produkcji energii z innych źródeł, nawet jeśli na co dzień te elektrownie by nie pracowały, tylko tak powiem byłyby taką rezerwą i dlatego też nie przerywamy inwestycji w tej chwili, a nie zawieszamy inwestycji chociażby w elektrownie gazowe, które zaplanowaliśmy i które rozpoczęliśmy. Nie będziemy pewnie rozwijać tego w szerszym już zakresie w tej chwili ze względu na niestabilność jednak dostaw gazu i przede wszystkim te wysokie ceny, o których mówiłem, ale ten komponent już będziemy mieli obecny. To panie premierze, o cenach teraz porozmawiamy już nie w energetyce, ale tak w sklepach zwykłych ceny artykułów spożywczych, bo one, no jest susza, wojna, kwestia nawozów, masa tych czynników, które będą wpływały na pewnie bardzo znaczący wzrost cen. Czy holding spożywczy, który teraz powstaje, to już w perspektywie miesięcy może w jakikolwiek sposób przeciwdziałać temu wzrostowi cen? Na pewno będzie miał wpływ na rynek spożywczy. No, poza tym, co mówiliśmy przed chwilą, o czym mówiliśmy szeroko, czyli gwałtowny wzrost cen surowców energetycznych, to mamy do czynienia już. Nawozy to się wprost przekłada z cen gazu. Natomiast jeśli chodzi o ten rynek spożywczy, no to niezależnie od nawozów, które oczywiście podrożały wielokrotnie i to jest również potężny problem. I dlatego proponujemy też dopłaty dla rolników do nawozów, ale no też wojna na Ukrainie spowodowała i spowoduje jeszcze w przyszłości duży wzrost cen na rynkach zbóż, a to się znowu przełoży na produkty spożywcze. I teraz holding. Holding przede wszystkim no, będzie przeciwdziałał możliwym takim zachowaniom spekulacyjnym. Zawsze w okresie kryzysu, zawsze w tym okresie, kiedy ceny rosną, jest taka pokusa, aby ci pośrednicy, którzy są na tym rynku, zarabiali jeszcze więcej. No, holding jako państwowy podmiot, który oczywiście musi również dbać o zysk, bo jest podmiotem gospodarczym, ale ten zysk w tym wymiarze takim, można powiedzieć, rozsądnym. No, czyli przede wszystkim będziemy dążyć do tego, żeby rolnicy dostawali godziwą zapłatę za swoje produkty, a jednocześnie, żeby te ceny potem nie były maksymalizowane w detalu do odbiorcy, plus też jakby zapewnienie pewnego bezpieczeństwa rolnikom. No, pamiętamy, premier Kowalczyk mówił w jakiejś dłuższej perspektywie być może o sieci sklepów. To jest temat kupienia jakiejś istniejącej już sieci sklepów. My planujemy na pewno duży rozwój udziału państwa w tym sektorze rolno-spożywczym. To jest strategiczny również sektor dla bezpieczeństwa państwa. Myślimy w tej chwili przede wszystkim o inwestycjach w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego. Chłodnie i te zakłady, które przetwarzają szczególnie owoce miękkie, no z tym były największe problemy w poprzednich latach i tutaj plantatorzy często protestowali, pamiętamy. Nie opłacało im się zbierać. Ceny oferowane były poniżej kosztów produkcji, to się oczywiście musi zmienić. Tam były również zmowy cenowe, będziemy tu również, ten holding będzie tu również odgrywał pozytywną rolę. Sklepy to jest jakiś finał. Zdajemy sobie sprawę, że duża część tej marży na rynku spożywczym to jest marża handlowa. To jest marża handlowa, więc jeśli mamy mówić o tym, żeby realnie wpływać rzeczywiście na rynek spożywczy, no to również ten komponent w tym holdingu powinien być i będziemy dążyć do tego, żeby tak było. Ale to tworzysz nowe sklepy, czy kupisz? Bardzo trudno jest w zupełnie
zupełnie od zera coś no tworzyć na tym. Plan. Nie ja, na tym jeżeli to jest no ale, rozumiem, no tak, że... Oczywiście, no, to, że za wcześnie w tej chwili mówić o czymś, co jest okay. jakąś strategią, no, premierze, strategią handlową na przyszłość. Mówił pan na konferencji prasowej, że konsolidacja też w innych obszarach. W jakich takim razie, w których obszarach? Pracujemy w tej chwili nad tym, za wcześnie, żeby o tym mówić, w ogóle mówić, a już w szczegółach to tym bardziej. Natomiast no, chociażby taki sektor przemysłowy, widać w tej chwili, jakim problemem boryka się na przykład rynek stali, prawda? No to jakby ci, którzy się troszeczkę interesują, to wiedzą. Mamy takie możliwości, żeby ten sektor przemysłowy również w tej chwili dokapitalizować poprzez również fuzję, no bo jeśli mamy takie podmioty, które bardzo, jeśli mamy takie firmy, duże firmy, które bardzo dużo zarabiają dzisiaj, to mogą też dużo inwestować. Dużo inwestować w takie w części naszego przemysłu, które no, dzisiaj są powiedzmy zaniedbane, wymagające inwestycji, żeby być konkurencyjnymi, a nie mają tego kapitału na to, żeby te inwestycje prowadzić. No, mogę tylko tyle w tej chwili powiedzieć. Natomiast no, jeśli popatrzymy na firmy, które mamy, państwowe firmy, ile one zarabiają, to widać, że takie możliwości duże możliwości inwestycyjne. To jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj GUS poda szacunkowe dane, jeżeli chodzi o inflację za marzec, to spodziewane jest 10%. To psychologiczna granica zostanie przekroczona. No to zobaczymy. To zobaczymy. Ja powiem tylko tyle. No my jako rząd zrobiliśmy wszystko poprzez obniżkę podatków, tych podatków pośrednich, żeby zdusić inflację. I gdyby tego nie było, to ta inflacja pewnie byłaby jeszcze wyższa. Natomiast no, te rzeczy, o których rozmawiamy, są od nas niezależne. No, wzrost cen surowców energetycznych czy wzrost cen żywności, a to wpływa na ceny właściwie wszystkich produktów. Wzrost cen również na rynku pracy, prawda? No, też mamy ubytek z rynku pracy, chociażby Ukraińców, którzy pracowników z Ukrainy, którzy wrócili do swojego kraju, aby walczyć w jego obronie. To powoduje perturbacje, a tym samym wzrost cen. No, to jest coś, co jest nie tylko polską specyfiką, tylko jest specyfiką ogólnoeuropejską, a właściwie ogólnoświatową. A mówił to wicepremier Jacek Sasin, szef Ministerstwa Aktywów Państwowych. Bardzo dziękuję panie premierze za rozmowę. Jeszcze dobrego dnia. Państwu dziękuję za uwagę. Udanego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem. Харківська громада не пустила їх в місто Харківку. Слава Україні! Слава нації! Собаки, пришедшие на нашу землю. Суки нахуй!
Dzień dobry Państwu w piątek. To jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka. Witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Trwa 37 dzień wojny w Ukrainie i okazuje się, takie ustalenia zapadły wczoraj, że Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Szwecji na początku marca, to już pewnie Państwo słyszeli, ale rosyjskie samoloty miały groźny ładunek. Dwa z czterech rosyjskich samolotów, które na początku tego miesiąca, a właściwie już zeszłego miesiąca, bo mamy dzisiaj 1 kwietnia, naruszyły szwedzką przestrzeń powietrzną w pobliżu Gotlandii, były wyposażone w broń jądrową. Podała tak wczoraj telewizja TV4. Szef szwedzkich sił powietrznych twierdzi, że doszło do takiego wydarzenia, ale nie chciał tego komentować szerzej i nie chciał konkretnie mówić, w co były wyposażone rosyjskie samoloty. Jak podkreśla szwedzki kanał, było to celowe działanie mające zastraszyć Szwecję. Do incydentu miało dojść 2 marca na wschód od Gotlandii, gdy dwa rosyjskie bombowce Su-24 eskortowane przez dwa rosyjskie myśliwce Su-27 przez krótki czas naruszyły szwedzką przestrzeń powietrzną. Szwedzkie siły powietrzne odpowiedziały dwoma myśliwcami i według źródła telewizyjnego dwa samoloty Su-24 właśnie były wyposażone w broń jądrową i to jest informacja, która oczywiście może niepokoić, dlatego że już od wielu, wielu tygodni mówimy o tym, że Rosja prawdopodobnie będzie chciała coraz więcej tego typu prowokacji uskuteczniać, organizować po to, żeby rzeczywiście poddać się testowi artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego, artykuł 5 NATO, o którym tak wiele mówił prezydent Joe Biden, chociażby podczas swojej wizyty w Polsce. No, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do jakichś poważniejszych incydentów, szczególnie w pobliżu terytorium naszego kraju, ale o ewentualnych przygotowaniach na taką sytuację będziemy dziś rozmawiać z naszym gościem, z panem generałem Janem Reichelem, generałem rezerwy, pilotem, ekspertem Fundacji Strat Points, ale oczywiście skupimy się także, co dzieje się obecnie na ukraińskim froncie, bo dzieje się całkiem sporo w kontekście dowodów na zły stan rosyjskiej armii, w której to narasta bunt i o tym mówi się coraz szerzej, coraz głośniej. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy przechwyciła rozmowę telefoniczną rosyjskiego żołnierza z żoną i na opublikowanym nagraniu ten mężczyzna skarży się, że został oszukany i że chce wrócić do domu. Mimo że wielu żołnierzom skończyły się kontrakty, o tym też już jakiś czas mówiliśmy w naszym programie, dowództwo grozi im więzieniem za dezercję, czyli oni już są w ogóle, bo większość żołnierzy rosyjskich, którzy są w Ukrainie, to są właśnie żołnierze kontraktowi. Te kontrakty im się zakończyły i zgodnie z prawem, tylko jak wiemy, Federacja Rosyjska mija się z prawem w wielu kwestiach, oni już powinni zakończyć służbę i wrócić do domu. No ale jak Państwo słyszą, powtórzę raz jeszcze, dowództwo grozi im więzieniem za dezercję. Jak informują ukraińskie służby, Rosja chce utrzymać swoich żołnierzy na terytorium Ukrainy za wszelką cenę. Kontrakty, które zakończyły się przed rozpoczęciem działań wojennych, są automatycznie odnawiane, a gdy żołnierze odmawiają dalszej walki, są straszeni wizją pobytu w więzieniu. No, trudno się dziwić, że potwornie niskie morale jest wśród rosyjskich żołnierzy. Oni mają praktycznie od samego początku tej koszmarnej inwazji kłopoty z zaopatrzeniem zarówno wojskowym, jak i żywieniowym. Są już 37 dzień w naprawdę urągających godności ludzkiej warunkach. Oczywiście to nie jest tak, żeby ktoś tego źle nie zrozumiał, że nie jest żołnierzy rosyjskich. Szkoda, zupełnie nie, ale to tłumaczy, dlaczego taka, a nie inna sytuacja jest w rosyjskiej armii i dlaczego ona z dnia na dzień się pogarsza. Według szefa brytyjskiego wywiadu i służb bezpieczeństwa, rosyjscy żołnierze w Ukrainie odmawiają wykonywania rozkazów i sabotują własny sprzęt. Mówi się o tym, że przypadkowo zestrzelili nawet jeden z własnych samolotów. Taka jest sytuacja. Właśnie szef brytyjskiego wywiadu mówi, że istnieją dowody na to, że morale rosyjskich żołnierzy było niskie, a ich wyposażenie słabe. O tym mówią już właściwie wszyscy i ostrzegł jednocześnie, że ze względu na słabą mobilizację żołnierzy, Rosja może chcieć zwiększyć wykorzystanie najemników z cieszącej się złą sławą na przykład grupy Wagnera, czyli absolutnych sadystów. Grupa ta była przygotowana do wysłania do Ukrainy zarówno doświadczonych, jak i nowo zwerbowanych najemników. Szef brytyjskiego wywiadu, tu już kończąc, twierdzi, że siły te mogłyby zostać wykorzystane jako mięso armatnie. Dzięki temu liczba zabitych wśród żołnierzy byłaby niższa. Takie są plany Federacji Rosyjskiej na najbliższy czas. Wiemy, że te siły rosyjskie kontynuują jednak wycofywanie wojsk w północnej części obwodu kijowskiego. To jest bardzo dobra informacja dla stolicy Ukrainy, która okazała się fortecą absolutnie nie do zdobycia. To jest informacja szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.
Stwierdzono również ruch mieszanych kolumn rosyjskiego sprzętu wojskowego, w których skład wchodzą m.in. cywilne środki transportu, tak jak ciężarówki czy autobusy. Wywożony jest także skradziony majątek. Z kolei siły zbrojne Ukrainy odzyskały pełną kontrolę nad 11 miejscowościami w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy. To też jest bardzo ważna informacja, szczególnie w kontekście tego, o czym opowiadałam Państwu wczoraj, że Chersoń to jest takie miasto, które bardzo chce przejąć Federacja Rosyjska, zorganizować tam referendum, zrobić kolejną para niepodległą republikę. No ale jeżeli okazuje się, że Ukraińcy wszystkie tereny wokół Chersonia zaczynają odbijać, no to miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Miejscowa ludność ma otrzymać pomoc humanitarną i o tym mówi agencja Ukrinform, cytując komunikat zgrupowania Wojsk Południe. Dokładnie tak to brzmi. A ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych, Anatolij Antonow, nazwał nowe amerykańskie sankcje nałożone na rosyjski sektor technologiczny, uwaga, nielegalnymi. Mówimy o celowych próbach ograniczenia technologicznego rozwoju naszego kraju, mówi ambasador Rosji w Stanach Zjednoczonych. Przypuszczam, że na Stanach Zjednoczonych robi to naprawdę ogromne wrażenie, oczywiście z pełną ironią. Na te tematy będziemy oczywiście dzisiaj rozmawiać. Przypomnę, generał Jan Reichel już za chwilę. Po nim Aleksandra Rutkowska, dobrze już Państwu znana z grupy reporterskiej Outriders. Ola dopiero co wróciła ze Lwowa, będzie miała dla nas najświeższe informacje dotyczące tego, co dzieje się w tym pięknym mieście, we Lwowie. Tam przez cały czas alarmy przeciwlotnicze. Jak się zachowuje ludność cywilna? Co się tam działo przez ostatnie dni? O tym Ola Państwu opowie i przyniesie ze sobą także filmy, które udało jej się nagrać we Lwowie. Także to wszystko Państwu pokażemy, tym bardziej, że Ola rozmawiała z jedną z osób, która była w trakcie bombardowania w Mariupolu, tego słynnego teatru. Mamy filmy także z tej sytuacji, a właściwie Ola ma i przyniesie je Państwu, więc zapraszam bardzo na tę rozmowę. Na pewno będzie ciekawa. A na koniec pani Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, czyli była ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej i dyrektorka Instytutu Strategie 2050. Oczywiście będziemy przewidywać to, co może się wydarzyć w najbliższych dniach i tygodniach, także w kontekście sankcji nakładanych przez Unię Europejską na Federację Rosyjską, przez Stany Zjednoczone na Federację Rosyjską, w kontekście ostatnich decyzji Japonii, bo także bardzo strategiczne i istotne z geopolitycznego punktu widzenia się pojawiły. Będziemy także oczywiście próbować ustalić, co może dziać się na szczytach władzy na Kremlu, bo tam podobno sytuacja niezwykle napięta i trudno się dziwić. Także zapraszam Państwa na te dzisiejsze spotkania, a już za chwilę pierwsze z nich, czyli pan generał Jan Reichel. Ukraińcy, Ukrainki, nasi zachисники i zachисниці, завершується 36-й день нашої загальнодержавної оборони після 8 років війни на Донбасі. Навіть не віриться у це, але вже минув березень. Абсолютно непомітно плин часу якось навіть не фіксується. Кожен день і кожна ніч для нас стали фактично однаковими. Один і той самий день. Однією і тією ж ніччю. І з одним завданням для всіх – захиститись. Врятувати людей, стримати загарбників, вигнати їх. Увесь цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін – з землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть. В них стільки ж зла, скільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити. Якихось пекельних химер. Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає. І сама земля, і річки, і кожна людина, кожна наша людина, кожна навіть та, від кого не очікував раніше. Ми витримали у рази більше, ніж думав ворог. Вони говорили 3 або 5 днів, а вже 36. І ми стоїмо, і будемо боротися далі, до кінця.
I bardzo mi miło, gościem Ekspresu Biedrzyckiej pan generał Jan Reichel, generał rezerwy, pilot, ekspert Fundacji Strat Points, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, były rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Dużo tego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Panie generale, mamy informację, że Rosjanie naruszyli przestrzeń powietrzną Szwecji. To się wydarzyło 2 marca i prawdopodobnie według dziennikarskich informacji samoloty rosyjskie, które naruszyły tę przestrzeń, były wyposażone w broń jądrową. Czy cokolwiek zmienia to w obecnym układzie sił i nerwów przede wszystkim? Moim zdaniem nie. To, co pani powiedziała, że było to na początku marca, więc bezpośrednio w sytuacji, kiedy Zachód ogłosił sankcje przeciwko Rosji, natomiast Rosja jak gdyby w odpowiedzi na te działania podniosła do najwyższego stopień gotowości swojego potencjału nuklearnego. I te samoloty wykonały lot w kierunku Gotlandii z obwodu kaliningradzkiego. I według szwedzkich pilotów były uzbrojone w taktyczną broń jądrową. No tutaj należy zakładać, że takich kilka scenariuszy, ale najbardziej prawdopodobnym jest taki, że te samoloty mogły nie mieć w rzeczywistości tej broni, a przynajmniej te głowice, które były na pokładzie samolotów, były głowicami nieuzbrojonymi. Była to tylko i wyłącznie demonstracja siły i jak gdyby poparcie tych postanowień prezydenta Putina, które zostały ogłoszone. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, aby ewentualne uderzenie jądrowe przeprowadzono na kraj neutralny, jakim jest Szwecja, oczywiście sprzyjający temu demokratycznej części krajów świata, aczkolwiek no, użycie taktycznej broni jądrowej w stosunku do Szwecji wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, zwłaszcza że z tego, co podają źródła, to te samoloty były to samoloty Su-25, a więc samoloty raczej starszej generacji. To już jest historia. One są używane zarówno przez stronę rosyjską, jak i ukraińską, ale to jest samolot koncepcyjnie opracowany w latach 60. ubiegłego wieku, produkowany w latach 70. Panie generale, to miały być, przepraszam, wejdę słowo, dwa rosyjskie bombowce Su-24 eskortowane przez dwa rosyjskie myśliwce Su-27. No to Su-24, tak. No, to rzeczywiście, ale to jest ta sama generacja sprzętu i bardzo mało prawdopodobne wydaje mi się, żeby za pomocą tego rodzaju nosiciela broni jądrowej dokonywać pierwszego ataku, gdyż mogłoby się to skończyć niepowodzeniem. Zresztą widzieliśmy, że samoloty obrony powietrznej Szwecji przechwyciły zarówno samoloty eskorty, jak i te samoloty bombowe i no, w zasadzie bezpiecznie je eskortowały do opuszczenia przestrzeni powietrznej Szwecji. Czy takie naruszenie było celowe? No prawdopodobnie tak, chociaż nie można tu wykluczyć jakiejś drobnej pomyłki. To są rzeczywiście, szczególnie nad morzem przy takiej starszej generacji samolotów, takie odległości od tej strefy wód terytorialnych, że rzeczywiście mogło dojść do pomyłki, aczkolwiek bardzo mało prawdopodobne, na pewno sam lot był prowokacją. Ale nie przywiązywałbym do tego większej wagi. No Putin musiał pokazać to, że rzeczywiście podniósł stan gotowości bojowej i ta broń może być przenoszona. Aczkolwiek tak jak powiedziałem, jeżeli miałoby dojść do takiego użycia, to prawdopodobnie za pomocą zupełnie innych środków przenoszenia tej broni. Panie generale, a jak wielu takich prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej pana zdaniem w najbliższym czasie powinniśmy się spodziewać? Są tacy, którzy twierdzą, że Putin, który jest coraz bardziej w narożniku, któremu idzie coraz gorzej na froncie ukraińskim, po prostu będzie chciał testować artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego i że musimy być przygotowani na ewentualne prowokacje i na przykład zagubione gdzieś przypadkiem rakiety na terenie państw członkowskich NATO. Pana zdaniem to jest możliwe, czy absolutnie nie?
Myślę, że przynajmniej w takiej sytuacji, jaką mamy obecnie, celowe tego typu działanie jest raczej niemożliwe. Rzeczywiście może się zdarzyć, jest wojna, tak? Może dojść do jakiejś sytuacji, kiedy rzeczywiście jakieś systemy uzbrojenia przedostaną się w przestrzeń powietrzną NATO, ale za celowe użycie broni w takiej sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się Rosja, bym uważał mało prawdopodobne. Nie wiemy, co będzie za jakiś czas, ale aktualnie no, Rosja działając na wielu frontach w Ukrainie, nie odnosi sukcesów. No, trudno tutaj powiedzieć, żeby odnosiła porażki, tak? Bo to jeszcze za wcześnie na ten temat coś dywagować, ale sukcesów nie odnosi. Więc otwieranie jakiegoś kolejnego frontu, gdzie musiałaby spotęgować swój wysiłek, uważam w tej chwili za mało prawdopodobne. Rosja już wojnę przegrała. Bardzo często możemy spotkać się z takimi opiniami. Pan uważa, że one są przedwczesne? Powiem tak, Ukraina już wojnę wygrała, bo to, co zrobiła, bez względu na to, jak się zakończy ta sytuacja, to jest naprawdę wielki sukces, którego nikt się nie spodziewał. Znaczy sukces, mam tutaj na myśli te militarne znaczenia, oczywiście jest to wielka, wielka tragedia. Natomiast czy Rosja wojnę przegrała, to byłbym bardzo ostrożny, z tego powodu, że Rosja zaangażowała tylko niewielką część swoich sił operacyjnych do działania na kierunku ukraińskim. Musimy pamiętać o tym, że no wszystkie działania, które podjął Sojusz Północnoatlantycki, ale pewnie nie tylko, wzmacniając swoje siły na tej flance wschodniej, ale i w innych rejonach, świata, podnosząc gotowość bojową, spowodował to, że Rosja musi znaczną część swoich sił na tych kierunkach utrzymywać w wysokich stopniach gotowości bojowej i nie może odpuścić, w cudzysłowie, sił, które znajdują się na tych kierunkach, żeby wspomóc kierunek ukraiński. I to mi się wydaje, że to jest taka wyraźna pomoc sojuszu dla Ukrainy, która no jak gdyby wiąże siły rosyjskie na tamtych kierunkach. Trudno też wyrokować, w jakim stanie technicznym, moralnym, wyszkolenia są te siły główne Rosji. Prawdopodobnie należy domniemywać, że to jest nieco lepsza sytuacja niż to, co widzimy tutaj na południu granic rosyjskich. Aczkolwiek no, nie chciałbym się o tym przekonywać naocznie, ale można zakładać, że ogólny potencjał, ten taki nie ilościowy, a jakościowy sił rosyjskich jest znacznie gorszy niż tego spodziewaliśmy się w tych analizach wszystkich przed rozpoczęciem konfliktu. Panie generale, są informacje brytyjskiego wywiadu mówiące o tym, że w rosyjskiej armii narasta bunt, że to morale rzeczywiście jest coraz niższe, a i tak przecież było niewielkie już od początku tej wojny. Mówi się o tym, że żołnierze odmawiają już wykonywania rozkazów, że czasem nawet sabotują swoje działania, że po prostu nie chcą walczyć. Tymczasem wielu z nich skończyło się kontrakty, a dowództwo twierdzi, że muszą dalej walczyć, bo inaczej trafią do więzienia. Jak sytuacja w rosyjskiej armii pod tym kątem może wpłynąć pana zdaniem na przebieg tej wojny w najbliższym czasie? No jeżeli te wiadomości rzeczywiście się potwierdzą, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że całość tych działań wojennych, które od ponad miesiąca toczą się na Ukrainie, toczą się również w przestrzeni medialnej. I tak do końca nie jesteśmy pewni, które informacje są prawdziwe, które fałszywe, a które zawierają tylko część prawdy. Z opublikowanych zdjęć bardzo często możemy wywnioskować, że rzeczywiście to morale armii rosyjskiej, no i z danych wywiadu, nie jest najlepsze. I potwierdzeniem jak gdyby tej sytuacji jest też informacja o tym, że do ukraińskiego parlamentu wpłynęły ustawy, które mówią o tym, że Ukraińcy będą w sposób materialny odwdzięczać się żołnierzom rosyjskim, którzy przejdą na ich stronę, szczególnie z jakimś wartościowym sprzętem. I jeżeli to jest rzeczywiście prawda, to znaczyłoby, że to morale jest bardzo, bardzo niskie. No, to jest sytuacja, która jest w zasadzie normalna, opisana w wielu podręcznikach. Jest to armia, można powiedzieć,
powoływana w sposób przymusowy, przymusowy pobór. Oczywiście są tam żołnierze zawodowi, którzy dobrowolnie jak gdyby zgłaszają się do służby wojskowej, ale tak jak pani zaznaczyła, robią to też za jakieś wynagrodzenie. Poza tym jest to armia agresora. Ci ludzie do końca nie rozumieją albo w ogóle nie wiedzą, nie znają przyczyn, dla których muszą walczyć. I wtedy to morale jest zdecydowanie niższe. Na morale ma wpływ bardzo wiele czynników i tutaj można by wymieniać pewnie kilkanaście minut i analizować te rzeczy, bo to jest jak wyszkolenie, wyposażenie, uzbrojenie, wykształcenie, ta ogólna wiedza, postawa dowódców i tak dalej, zabezpieczenie logistyczne. A wiemy o tym z informacji, że to wszystko w jakiś sposób szwankuje po stronie rosyjskiej. Z pewnością morale żołnierzy ukraińskich jest znacznie wyższe, choćby dlatego, że walczą w słusznej sprawie, bronią własnego terytorium, własnego narodu i po tej, ze względu na to mają z pewnością zdecydowaną przewagę nad stroną rosyjską. Panie generale, a czy pana zdaniem możliwe są też takie teorie, o których bardzo dużo teraz słyszymy, mówiące o tym, że Władimir Putin jest notorycznie oszukiwany przez dowódców, przez najbliższych współpracowników, jeżeli chodzi o stan tego, co dzieje się na froncie, jeżeli chodzi o stan rosyjskiej armii, jeżeli chodzi w ogóle o ogólną ocenę tej sytuacji. Czy pana zdaniem to jest możliwe, żeby Władimir Putin nie miał pełnej wiedzy w tej sprawie? Znaczy, trzeba też sobie zadać pytanie, co to jest pełna wiedza, bo trudno sobie wyobrazić, żeby w tym przypadku przywódca kraju agresora miał szczegółowe informacje, co się dzieje na froncie, bo z pewnością już tutaj nie odnosimy tego do samego Putina, ale do każdego dowódcy, który by był na jego miejscu i w różnej sytuacji, więc ta informacja jest z pewnością ograniczona do tego niezbędnego minimum na tym poziomie dowodzenia i pod tym kątem to z pewnością takich informacji nie ma. Myślę, że Putin nie miał informacji wystarczających o stanie własnych sił zbrojnych, a przede wszystkim stanie sił zbrojnych Ukrainy przed rozpoczęciem konfliktu. I tu jestem w zasadzie pewien, że takich informacji nie posiadał. Dlaczego? No to już jest kwestia inna. Czy po prostu nie dostał od własnego wywiadu, od własnych współpracowników, doradców tych informacji, czy po prostu ci doradcy, ten wywiad rosyjski tych informacji również nie posiadał? No bo tego nie wiemy. Natomiast co do przebiegu samego konfliktu, no nie oszukujmy się, Putin jest byłym oficerem KGB, ma doświadczenie wojskowe, ma doświadczenie polityczne i doskonale sobie zdaje sprawę z tego, że jeżeli wojna miała się zakończyć w 3-5 dni, a trwa 35, no to nie jest dobrze. I tutaj trudno mi sobie wyobrazić, żeby dał się oszukać i zwodzić jakimiś informacjami takimi, że jest dobrze, tylko z jakichś powodów no, opóźniamy natarcie, tego typu rzeczy. Nie, tak w to nie wierzę, natomiast podejrzewam, że tych szczegółów rzeczywiście może nie znać. Na pewno nie znał, tak jak powiedziałem, stanu własnego wyszkolenia własnej armii i poziomu uzbrojenia. Oczywiście zakładano, że ten poziom jest znacznie wyższy, natomiast rzeczywistość pokazała, że albo te programy nie były realizowane i tutaj mogę sobie wyobrazić, że został oszukany, albo rzeczywiście te programy no nie osiągnęły tych zakładanych celów, które były przed nimi postawione. Panie generale, a co zupełnie hipotetycznie musiałoby się wydarzyć, żeby bieg tej wojny się odwrócił w jedną albo w drugą stronę? To znaczy, żeby Rosja przeszła do takiej, nie daj Boże, totalnej ofensywy i rzeczywiście te wojnę wygrała, lub też, żeby się wycofała. Jakie wydarzenia musiałyby pana zdaniem nastąpić i czy one w którąkolwiek z tych stron na razie mają prawo nastąpić? Bo wygląda na to, że teraz najbardziej spodziewaną sytuacją jest taka stagnacja na froncie, no bo te obserwujemy już od kilku dobrych dni. Tak, stagnacja rzeczywiście występuje na froncie, szczególnie tym północnym w okolicach Kijowa i w jakimś sensie tym całkowicie południowym, okolice Odessy. Natomiast front wschodni jest cały czas frontem gorącym. Rosjanie zmienili taktykę działań, nie atakują bezpośrednio, nie chcą zajmować poszczególnych miejscowości, poszczególnych miast, a nękają
te obiekty, te miasta ostrzałem artyleryjskim, rakietowym czy lotniczym, dokonując pojedynczych uderzeń w głębi Ukrainy na również obiekty o znaczeniu w ich mniemaniu strategicznym. I wydaje mi się, że Rosjanie tego kierunku wschodniego w żaden sposób jak gdyby nie odpuszczają. To tam się w zasadzie teraz decydują losy tej wojny, w zależności od tego, jaki opór stawi armia ukraińska, to ten konflikt może przybrać różne jak gdyby warianty. Nie mamy informacji, znaczy my tutaj w przestrzeni publicznej nie mamy informacji na temat stanu armii ukraińskiej i tak naprawdę nie wiemy, czy ona jest zdolna do powstrzymania Rosjan, jeżeli skoncentrują się na tym jednym kierunku. Oby tak było. A jakie scenariusze? No, scenariusz ten główny, który chciał zrealizować Putin, moim zdaniem już jest niewykonalny, czyli zajęcie całej Ukrainy, oczywiście za pomocą obsadzenia sprzyjającemu Rosji rządu ukraińskiego, przejęciu dowodzenia nad armią i zrobienia to w większej części rękami rzeczywiście Ukraińców. Ten scenariusz jest nieaktualny. Drugi scenariusz, aby zająć tą część Ukrainy wschodniej, ciągle jest w grze, aczkolwiek no tutaj też nie nawet jeżeli do tego by doszło, tak, to nie będzie to według tych pierwotnie zakładanych scenariuszy. Najbardziej prawdopodobnym moim zdaniem scenariuszem jest skupienie Rosji uwagi na tych terenach wschodnich ukraińskich, a więc uzyskanie tego dostępu do Krymu lądowego i umocnienie się w tamtej części Ukrainy. Nie oznacza to jak gdyby odpuszczenia innych kierunków, bo proszę pamiętać, że gdyby nawet doszło do konkretnych rozmów już pokojowych, jakichś ustaleń terytorialnych, no to zajmowane tereny przez Rosję na północ od Kijowa czy na południu będą kartą przetargową w tych dyskusjach o tym, ile i jakiego terenu na wschodzie Ukrainy miałoby przejść w ręce rosyjskie. Jeżeli nawet do takich rozmów dojdzie i tutaj no, to wszystko zależy od Ukraińców, bo proszę zauważyć, że no, my tak w cudzysłowie fascynujemy się ich oporem i tym, jak sobie radzą z tą potężną armią rosyjską, ale to oni ponoszą straty, to ich społeczeństwo przede wszystkim na tym cierpi. No i no, kiedyś trzeba będzie podjąć decyzję, kontynuujemy dalej walkę aż do zwycięstwa, albo decydujemy się na zawarcie jakiegokolwiek rozejmu na jakichś określonych warunkach. I tutaj stopień posiadania określonej przewagi w dniu podpisania tych porozumień będzie decydował o tym, czy te straty będą terytorialne, większe, mniejsze, czy życzę tego Ukraińcom, żeby zakończyło się to takimi rozstrzygnięciami, żeby wrócić do 2013 roku. Ale to będzie bardzo trudne. Myślę, że tego rodzaju rozstrzygnięcia będą ewentualnie mogły nastąpić kiedyś w przyszłości, kiedy no, prezydent Putin odda w sposób naturalny lub nie do końca naturalny swoją władzę, bo dopóki Putin będzie przy władzy, to nie uzna porażki Rosji tak, aby można było powrócić na pozycje wyjściowe. Panie generale, to jeszcze jedna rzecz związana z ubiegłotygodniowym szczytem NATO w Brukseli. My nie mieliśmy okazji spotkać się i porozmawiać na ten temat, a jestem bardzo ciekawa pana opinii dotyczącej ustaleń, zarówno tego szczytu, jak i wizyty Joe Bidena w Polsce. Bo mam wrażenie, że podzieliliśmy się na takie dwie grupy. Jedni są absolutnie zachwyceni i twierdzą, że były to wizyty historyczne, że to wzmocnienie jest realne. Drudzy z kolei uważają, że no, zdecydowanie tych deklaracji padło za mało, takich bardzo praktycznych i bardzo wymiernych, szczególnie dla nas jako kraju flanki wschodniej, kraju frontowego, że powinniśmy na przykład dostać wzmocnienie w postaci żołnierzy. Nie dostaliśmy, jakaś część decyzji została przesunięta na szczyt NATO w Madrycie w czerwcu. Jaka jest pana ocena tej sytuacji i czy rzeczywiście my dostaliśmy tyle, ile dostać powinniśmy? Rozumiem, że my jako Polska, tak?
Trzeba sobie również zdawać sprawę z tego, że NATO, to być może jest błąd, ale NATO jest sojuszem, który nie jest w jakiejś ciągłej gotowości bojowej do prowadzenia konfliktu na szeroką skalę z takim państwem jak Rosja. Wszelkiego rodzaju decyzje, szczególnie te związane z finansami czy z decyzjami politycznymi, gospodarczymi, no muszą być podejmowane nawet w strukturach natowskich w jakimś konsensusie i tutaj jeżeli mówimy o całości sojuszu, no to tak musi być. Ja bym tutaj może troszeczkę rozgraniczył to, co zostało ustalone na szczeblu Traktatu Północnoatlantyckiego, a od decyzji, które podjęły Stany Zjednoczone jako Stany Zjednoczone. I myślę, że no nie jest jak gdyby taką celem samym w sobie, żeby na naszym terytorium przebywało, nie wiem, 100 tysięcy wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego i wtedy będziemy czuć się bezpiecznie. Proszę zobaczyć na ilości, na te liczbowe dane dotyczące armii rosyjskiej czy też armii ukraińskiej. We współczesnym świecie o powodzeniu operacji wojskowej w mniejszym stopniu niż to było poprzednio decyduje liczba. Czy to sprzętu, czy to żołnierzy, czy to różnego rodzaju systemów. Decyduje jakość. I no, takim idealnym rozwiązaniem byłoby oczywiście, gdyby na naszym terytorium był jeden żołnierz amerykański, ale dysponował takimi systemami antydostępowymi, że nawet 100 tysięcy żołnierzy rosyjskich nie przekroczyłoby naszej granicy. Oczywiście no, to jest jakieś takie wyemigowane stwierdzenie, ale trzeba wziąć pod uwagę to, że nie ilość, a jakość. I oczywiście no, obecność żołnierzy natowskich, amerykańskich na naszym terytorium powoduje to, że ta siła odstraszania jest zupełnie inaczej postrzegana przez Rosję niż gdybyśmy byli sami. Ale przede wszystkim trzeba zwrócić na to, czym dysponują ci żołnierze jako systemy uzbrojenia. Pakt Północnoatlantycki jest paktem, który mówi o tym, że będziemy wzajemnie bronić swoich członków. Ale trzeba pamiętać o tym również, że to poszczególne państwa członkowskie muszą zrobić wszystko, aby zapewnić sobie własne bezpieczeństwo. I to ta obecność żołnierzy wydaje mi się, że daje nam czas jako Polsce do tego, aby ewentualnie, aby tak nie było, kolejny konflikt, który rozpocznie się za kilkanaście lat, był już konfliktem, w którym Polska będzie dysponowała znacznie większymi zasobami obronnymi tego nowoczesnego sprzętu. Myślę, że takie przygotowywanie się do przyszłych działań wojennych na podstawie tych doświadczeń, które widzimy z telewizji ukraińskich, no jest błędnym założeniem. Bo rzeczywiście tutaj jest bardzo uwypuklona rola obrony terytorialnej, tej powszechnej obrony cywilnej, która walczy z armią rosyjską. Czy tak jest w rzeczywistości, też do końca nie wiem, ale z pewnością ten udział jest duży, a świadczy o tym jak gdyby brutalność i sposób postępowania strony rosyjskiej. Bo trzeba sobie zdać sprawę, że taka powszechna obrona terytorialna niesie za sobą ogromne straty dla ludności cywilnej, infrastruktury na terytorium kraju, który się broni. Bo to, że w początkowym, ja już pomijam te, oczywiście nie rozważamy tej sytuacji, która jest obecnie, że Rosjanie jak gdyby w cudzysłowie na ślepo bombardują i oszczeliwują infrastrukturę cywilną, ale ten początkowy okres działań, kiedy Rosjanie rzeczywiście również strzelali do obiektów cywilnych. No strzelali, bo z tych obiektów byli prawdopodobnie oszczeliwani przez tą obronę terytorialną. I nie ma innego sposobu, tak? Ta obrona nie może tylko działać w lesie, ona musi działać w tych terenach zurbanizowanych i to jest koszt, który wtedy trzeba ponieść za taki sposób przyjęcia obrony. Więc wracając do pani pytania,
to nie ilość, a jakość tych systemów decyduje o bezpieczeństwie danego państwa. A jakie wnioski, panie generale, płyną dla polskich sił zbrojnych z tej sytuacji, z 37 już dni niemal tej wojny? Czy my powinniśmy coś w swojej strategii, w cudzysłowie, zmienić? No z pewnością, z tym, że również bym tutaj poczekał na bardziej niemedialne przekazy, jak przebieg tego konfliktu wyglądał. Ale to, co można powiedzieć na dzień dzisiejszy, to rzeczywiście znaczenie obrony terytorialnej jest bardzo duże, natomiast nie można przyjąć takiej doktryny, że to obrona terytorialna zrobi wszystko za wojska operacyjne, bo wtedy zakładamy z góry, że ten konflikt będzie toczył się na naszym terytorium. Takim idealnym rozwiązaniem jest posiadanie tego rodzaju systemów rażenia na odległość dużego zasięgu, że kiedy pierwszy czołg nieprzyjaciela przejeżdża naszą granicę, to rzeczywiście on jest zniszczony na naszym terytorium, a kolejne czołgi są niszczone na terytorium już przeciwnika bronią dalekiego zasięgu. Ale to jest oczywiście takie idealne rozwiązanie. No więc tutaj ta obrona terytorialna tak, ale bym nie przeceniał jej znaczenia we współczesnej wojnie, szczególnie w pierwszym okresie konfliktu. Te zadania powinny realizować inne rodzaje wojsk. Kolejnym takim wnioskiem niezaprzeczalnym jest system obrony przeciwpancernej, ten naziemny, który musi istnieć. System obrony przeciwlotniczej, cały system obrony powietrznej, łącznie z samolotami typowo myśliwskimi i rakietami przeciwlotniczymi. I wydaje mi się, że nastąpi przewartościowanie znaczenia broni pancernej po tym konflikcie. Broń pancerna jest stosunkowo w tym zurbanizowanym terenie europejskim łatwym celem dla różnego rodzaju systemów uzbrojenia, które są znacznie tańsze i prostsze w eksploatacji. Nie ma już takich możliwości, aby rozwinąć takie ataki pancerne, jakie miały miejsce w II wojnie światowej i aby za pomocą czołgów zdobywać, toczyć wielkie bitwy i zdobywać duże obszary terenu. Wydaje mi się, że tutaj pójście w kierunku rozwoju broni pancernej, no jest jak gdyby złym kierunkiem. Należałoby raczej rozwijać środki przeciwpancerne. I kolejne dwie rzeczy, o których bardzo rzadko się mówi w mediach, to logistyka. Logistyka, która musi zapewnić funkcjonowanie sił zbrojnych na odpowiednim poziomie, a o której tutaj tak mówimy od czasu do czasu, a raczej w kontekście tym złym, jak Rosjanie źle sobie radzą pod względem logistycznym. Natomiast no, prawdopodobnie ta logistyka jest znacznie lepiej zorganizowana po stronie ukraińskiej, gdyż oni cały czas są zdolni do prowadzenia tych działań wojennych. Wojska inżynieryjne, to co żeśmy widzieli na początku konfliktu, niszczenie mostów, później trzeba je odbudować w formie przepraw tymczasowych lub stałych, minowanie terenu. To są te rzeczy, które u nas są jak gdyby na dalszym planie i myślę, że na to trzeba zwrócić również uwagę. Panie generale, bardzo dziękuję za to spotkanie. Generał Jan Reichel, generał rezerwy, pilot, ekspert Fundacji StratPoints, państwa gościem. Pozdrawiam pana bardzo ciepło i do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Państwa gościem Aleksandra Rutkowska z grupy reporterskiej Outriders. Ola, tak jak Państwu mówiłam na początku naszego spotkania, właśnie wróciła z Lwowa, więc będziemy mieli garść najświeższych informacji. Zapraszam Państwa bardzo na to spotkanie.
lubię mieć takich gości. Piękna, mądra i odważna. Aleksandra Rutkowska, Outriders, grupa reporterska. Dzień dobry, Olu. Dzień dobry, pani wróciłaś redaktor, dzień z... O, jesteśmy na ty, to już możemy sobie mówić na ty na antenie także. Myślę, że widzowie nam to wybaczą. Wróciłaś dopiero co ze Lwowa. Rozmawiałyśmy kilka tygodni temu, kiedy tam jeszcze byłaś. I pamiętam, że wtedy mówiłaś o tym, że nie czuć w ogóle we Lwowie jeszcze tej atmosfery wojennej, że oczywiście no, jakieś tam worki z piaskiem gdzieś są układane, ale że to miasto żyje normalnie, przynajmniej stara się żyć normalnie. Jak jest teraz? Ja wróciłam dokładnie dobę temu i co ciekawe, to miasto coraz bardziej jest zabudowane. To znaczy nawet obserwacja chociażby tego, jak, w jaki sposób zabytki są zabezpieczane. Jeszcze na samym początku, jak przyjechałam do Lwowa, to widziałam te zabytki, widziałam, że w jakiejś mikroskali one zostały zabezpieczone. A teraz to są już naprawdę swoiste twierdze. Ale jeśli spojrzymy na ten wymiar społeczny, no to Lwów teraz to jest ponad 200 tysięcy osób więcej. Tych osób jest coraz więcej też na ulicach. Ale to może być przecież też kwestia tego, że po prostu mamy drugie miasto w jednym mieście. To do tej pory, co słyszeliśmy o Lwowie, to Lwów, który się przygotowuje. Po wizycie Joe Bidena okazało się, że to jest też miasto, w którym może dojść do realnego zagrożenia. I to rzeczywiście w jakiejś mierze zmieniło tę perspektywę. Niemniej, nawet w trakcie tego najtrudniejszego momentu, kiedy widzieliśmy te straszne zdjęcia i ten dym, ten parę unoszącą się nad przepięknym miastem, szary dym nad miastem, wciąż na ulicach, to ja miałam wrażenie jakiegoś takiego swoistego Titanika, że wciąż na ulicach... Orkiestra grała. Orkiestra grała, to byli skrzypacze, to byli, mężczyźni śpiewający, kobiety śpiewające. No coś, rzeczywiście takie skrajne, absolutnie doświadczenie. Tak tragicznych doświadczeń już teraz 37 dni nie mam. Myślę, że nie ginie, tym bardziej ja rozmawiałam w ostatnich tygodniach z merem Lwowa i on powiedział nam podczas rozmowy, że tak naprawdę jest przekonany, że nie ma we Lwowie ani jednego mieszkańca czy mieszkanki, który nie byłby chociaż pośrednio zaangażowany w pomoc. To znaczy miasto jest jednym wielkim wolontariatem. Jest z jednej strony stolicą dyplomatyczną, bo to tam wszyscy się teraz spotykają, to tam jest względnie wciąż najbezpieczniej, ale to tam tak jak widzimy bardzo dużo osób obok nas, czy w Polsce, czy poza Polską, jeśli mamy też widzów spoza kraju, to Lwów jest takim miejscem dla całej Ukrainy. To tam spotykają się i pacjenci onkologiczni z różnych szpitali, które były atakowane na terenie Ukrainy, i mieszkańcy tych terenów Ukrainy, na których po prostu nie da się już mieszkać, bo nie ma gdzie mieszkać. Ale rozumiem, że alarmy przeciwlotnicze i te wszystkie historie, które tak na pierwszy rzut oka nam się kojarzą i ucha kojarzą nam się z wojną, tam już to się odbywa. Tak, 5-6-krotne alarmy w trakcie dnia. Co ciekawe, są osoby, które już po prostu nie na reaguje. Te alarmy nie reagują. To znaczy naprawdę jest pełna restauracja, słychać ten alarm. Praktycznie nikt się nie rusza. Ja nawet zatrzymuję się wtedy, patrzę jak matki karmią swoje dzieci, cały czas są uśmiechnięte. To jest bardzo ciekawe doświadczenie, ale z drugiej strony też może forma obrony przed rzeczywistością i też próba nie oszalenia w tym wszystkim, całej tej sytuacji. A jak ty to przeżyłaś, powiedz? Znaczy jak usłyszałaś pierwszy alarm przeciwlotniczy w swoim życiu, to co? Byłam przygotowana przez kolegów, że ten pierwszy alarm jest taki rzeczywiście zajmujący i mam tak, że słyszę jakiś dźwięk, to mobilizuje się jakoś wewnętrznie. To jest tak, że skupiam się, że to jest moment, że należy coś zrobić. Należy myśleć też o tym, że relacjonując, przygotowując materiały, należy zostać bezpiecznym i o to bezpieczeństwo także się troszczyć i o tym myśleć. Zwłaszcza to było odczuwalne, kiedy w trakcie przemówienia Joe Bidena ja i moja koleżanka, reporterka Lola Garcia, byłyśmy w centrum. Wiedziałyśmy, że dzieje się coraz więcej. Pojawiały się tweety mera Lwowa, że możliwy jest wielokrotny atak rakietowy. A miejsce, w którym byłyśmy ukryte, miało się zamknąć za moment, bo ono było częścią restauracji. I więc dostaliśmy informację, że za 15 minut to miejsce będzie zamknięte i wtedy jest szybka decyzja. Musimy się przenieść. Gdzie się przenieść najlepiej, żeby pozostać bezpiecznym? A co w tym czasie jeszcze możemy zrobić, żeby więcej tej historii przekazać? Bo jednak to jest ten moment, kiedy ten alarm lotniczy, przeciwlotniczy się daje słyszeć, no to dla nas dziennikarzy to jest znak, informacja, że teraz musimy się skupić, bo teraz mamy
najwięcej do przekazania, bo my nie jesteśmy tam po to, żeby gdzieś pozostawać z boku, tylko tak. Kiedy jest ten alarm, no żeby jakby no oddać to, co się dzieje. No po to tam pojechaliśmy. To teraz sprawa prawdopodobnie dla ciebie do opowiedzenia najtrudniejsza, ale coś, co jest symbolem. Chciałam powiedzieć ze zwierzęcenia, ale właściwie zwierzęta sobie takich rzeczy nie robią bez przyczyny, jak ludzie. No, totalnej brutalności i jakiegoś odczłowieczenia, może w ten sposób, armii rosyjskiej, czyli to, co wydarzyło się w Mariupolu. W Mariupolu, gdzie przed teatrem był napis dzieci i niestety na armii rosyjskiej nie zrobiło to najmniejszego wrażenia, gdzie do tej pory są ludzie. Opowiedz proszę, ja ci nie będę zadawać pytań, tylko opowiedz wszystko, co chciałabyś na ten temat, bo ty wiesz najlepiej, co jest najważniejsze w tej sytuacji. Mariupol to według Rady Miasta prawie 5 tysięcy ofiar śmiertelnych. To jest ponad 100 tysięcy osób, które teraz potrzebuje uciec z tego miejsca, bo ono absolutnie nie jest bezpieczne. To jest miejsce, które od ponad miesiąca nie zapewnia mieszkańcom wody ani prądu, w którym trudno jest znaleźć jedzenie. Mówię o tym opierając się na słowach Oleksija, którego miałam zaszczyt i okazję poznać we Lwowie. To jest 35-letni mieszkaniec Mariupola, człowiek, który spędził tam całe życie i człowiek, który uciekł do teatru, bo to było jedyne, myślę, że to jest istotne też. I gdzieś się umyka nam tej historii o Mariupolu i o tym dramacie, który wydarzył się w teatrze, że wszyscy skrywali się właśnie w teatrze, bo to było jedyne swoiste centrum komunikacji. To znaczy, jeśli chcesz uciec, idź do teatru, bo tam się najwięcej dowiesz. Bo nigdzie indziej no, nie można było się połączyć z nikim. Ludzie sobie zostawiali karteczki w domach, że są gdzieś wyszli, żeby inna osoba nie martwiła się, że może ta osoba zginęła z jakiegoś powodu. Wyobraźmy sobie tę sytuację, że nie mamy telefonu, nie możemy poinformować naszych bliskich, gdzie jesteśmy. Więc ten system kartkowy znowu się pojawił, ale decydujemy się, żeby uciec, bo widzimy, że jest niebezpiecznie, że bombardowane jest całe miasto. Idziemy do teatru, który ma być miejscem bezpiecznym, gdzie informujemy, tak jak wspomniałaś, zostawiamy duży, wyraźny napis, sygnał, głos. I to miejsce 16 marca zostaje zbombardowane. I to miejsce, w którym zginęło minimum 300 osób. A jak mówił mi Oleksij, te 300 to jest na pewno liczba, którą przyjęliśmy, bo jesteśmy w stanie ją szacować, ale tak naprawdę tych ofiar na pewno było więcej i on to podkreślał. Zresztą pokazywał też filmy z wnętrza i opowiedział cały proces. Właśnie przywiozłeś ze sobą do nas taki film. Tak, dobrze, to może teraz pauza i spójrzmy, jak to wyglądało. Последствия обстрелов драмтеатров. Ракета попала прямо в центр драмтеатра. Сейчас люди пытаются эвакуироваться. Авиаудар был по драмтеатру, прямо в центре. Мы были на первом этаже и не пострадали. Но авиаудар, под этими завалами, возможно, куча много людей, которые прятались от обстрелов. Авиаудар был прямо по центру драматического театра, где люди пришли за водой. Co usłyszałaś od niego jeszcze podczas tej rozmowy? Co tobą najbardziej wstrząsnęło, co zrobiło na tobie największe wrażenie? Oleksij powiedział, że przeżył tylko dlatego, że był bardzo blisko grubej, silnej ściany tuż przy wejściu tego teatru. I to, co było dla mnie przerażające, przejmujące, że on wychodząc z tego teatru, bo jemu udało się opuścić to miejsce, on wiedział, że nie ma dużo czasu. To chociażby pokazał na przykładzie kobieta z 6-letnią córką, prawdopodobnie córką, dziewczynką, szła za nim i na początku zobaczył, że trzeba wejść na trzecie piętro, żeby jakoś się wydostać, że nie mogą tam zostać, bo jest niebezpiecznie. I wołał ze sobą tę kobietę, ale ona była sparaliżowana strachem, nie było w stanie iść dalej. I on wtedy powiedział, ja nie miałam wyjścia, ja musiałam iść dalej, opuścić ten budynek. Ale to, co było właśnie dalej przerażające, że on wyszedł z tego budynku i trwał ostrzał, więc on całą tę trasę jeszcze od wyjścia z teatru, który już został zbombardowany, przez który już zginęło wielu ludzi, jeszcze te osoby, żeby znaleźć bezpieczne miejsce, musiały się przenieść. Nie mogły do tego w Mariupolu pozostać. On trafił do jednego budynku, tam usłyszał, nie ma to już miejsc. Więc ruszył w dalszą podróż, w innym pomieszczeniu, gdzie byli wolontariusze. Udało mu się przez chwilę skryć. Od innego mężczyzny usłyszał, jeżeli chcesz przeżyć, nie możesz zostać w tym mieście. I dlatego on podjął taką długą, długą
drogę, także przez miasta kupowane przez Rosję. Siedział ze swoimi towarzyszami, oni się gdzieś tam naturalnie wszyscy po drodze grupowali. Udało mu się ostatecznie, to też jest kwestia swoistego szczęścia, spotkać na drodze kobietę, której mężem był Rosjanin, który chciał ewakuować swoją, żonę i wysłał po nią samochód. I oni mogli się złożyć na ten transport, bo też nie było ich stać na to, żeby samemu taki transport zorganizować. Więc to też była kwestia ekonomiczna, więc jak najwięcej tych osób się zgromadziło. I po długiej, długiej drodze mieliśmy okazję z Aleksiejem spotkać się właśnie w Lwowie. Więc, i na razie tam zostaje? Jaki on ma plan w tej chwili? Plan ma taki, że stara się zostać na zachodzie Ukrainy. Absolutnie nie zakłada wyjazdu. Mówi, że on nie chciał wyjechać do końca z Mariupola. On został zmuszony do wyjazdu z Mariupola. To mówi się, że Mariupol to taka Warszawa w powstaniu. Albo syryjskie Aleppo, które albo naprawdę wygląda Aleppo. Absolutnie przerażająco. I Aleksiej powiedział, muszę znaleźć szybko pracę. To jest też duża mobilizacja, bo nie mamy nic. To jest, on i jego matka wyjechali, zostawiając za sobą gruzy. To znaczy te gruzy, które, no, które wojna tak naprawdę pozostawiła. No, oni po prostu musieli uciec i dziś w jakiejś mierze starać się zbudować to życie kompletnie od zera. To wracając jeszcze do twoich doświadczeń, tych takich reporterskich i wiedzy, którą udało ci się zebrać będąc we Lwowie, czego tam potrzeba najbardziej w tej chwili? No bo rozumiem, że potrzeby w dalszym ciągu są i one pewnie nie maleją, tylko rosną. Myślę, że te potrzeby humanitarne są zabezpieczane. Oczywiście nie możemy zatrzymać tej energii, którą mamy i ten przepływ żywności, środków medycznych, on jest szalenie istotny. Ale to, co wybrzmiewa ze słów Ukraińców czy ukraińskich władz, to jest potrzeba działania także wsparcia militarnego. To jest coś, co powtarzają mieszkańcy i mieszkanki Lwowa. Płacząc, jedna z kobiet, z którą rozmawiałam i nawiązałam taką bliższą relację, mówiła, że płacze, modląc się o zamknięcie nieba. To znaczy dla niej zamknięcie nieba jest szansą na przeżycie. Z drugiej strony część urzędników ukraińskich mówi, że tak jak rozmawiałyśmy o Mariupolu, Mariupol nie przetrwa. Mariupol, jeśli nie otrzyma pomocy innej niż humanitarna, chociaż ta humanitarna też, no, to są ograniczone miejsca, żeby ta pomoc mogła docierać. Przez Lwów przenika ta siatka połączeń, bo nawet jeśli, myślę, że to jest też istotne, my dostarczamy coś stricte do Lwowa, to potem jedzie dalej i nie zatrzymuje się stricte we Lwowie, tylko różne transporty starają się docierać dalej. No ale my cały czas mówimy o zlepianiu plastrem krwawiącej tętnicy, bo konflikt trwa i tych ofiar będzie tylko więcej. No właśnie, tym bardziej, że na razie narodzeń się niestety nie zanosi. A powiedz mi, jeżeli chodzi o takie rozmowy z Ukraińcami, ze zwykłą cywilną ludnością, czy oni wyrażają jakieś pretensje, jakiś żal o to, że ta pomoc jest niewystarczająca, bo bardzo dużo, niemal codziennie mówi o tym ich prezydent Wołodymyr Zełenski, który przez cały czas apeluje do Zachodu o więcej, jednocześnie pewnie zdając sobie sprawę, że to więcej nie może nastąpić ze względów oczywistych, bo nikt nie chce rozpętania III wojny światowej. Natomiast czy oni, jako ludność cywilna, rzeczywiście mają jakiś żal o to, że zostali zostawieni sami sobie, czy jednak mają świadomość tego, że gdyby nie pomoc Zachodu, to już w ogóle byłoby po wszystkim? Ja myślę, że przez wzgląd na to, że jestem Polką i jestem na miejscu, ten komunikat, który do mnie płynie, jest inny, dlatego że tam jest bardzo dużo wdzięczności do tego, co my robimy. I oczywiście pojawia się takie rozczarowanie decyzjami NATO. U niektórych też duże zrozumienie tych gdzieś tam znających te realia, ale wciąż jest pytanie, powinniśmy, jesteśmy w stanie więcej. Jakby to jest jakaś próba cały czas nacisku. Czy jest to rozczarowanie? To znaczy, wydaje mi się, że jest bardzo duża świadomość tej sytuacji, która teraz się wydarza. To znaczy, nikogo tam to nie zaskoczyło. Wszyscy się w jakiejś mierze na to przygotowywali. Nawet Mary Lwowa podkreślał w rozmowie z nami, że dlatego to wszystko zaczęło szybko, bardzo dobrze działać na miejscu, bo oni analizowali różne scenariusze od wielu, wielu lat
i wiedzieli, jak bardzo szybko wprowadzić te, jakiś taki system działań, i to naprawdę widać na dworcach. Właśnie to, że w teatrach tak naprawdę od razu zaczęły się budowa schronień i tak dalej, i tak dalej. Robi to bardzo duże wrażenie takie koordynacyjne. Tam jest wszystko bardzo dobrze spięte i zorganizowane, ale nawet pomimo tej dobrej organizacji, no cały czas niebo jest otwarte i te rakiety, tak jak w kierunku Lwowa, jak i w innych kierunkach, no cały czas się pojawiają. Te alarmy lotnicze daje się słyszeć w większości części całego państwa. A co Ukraińcy mówią o Rosjanach w tej chwili? Ja nie pytam o rosyjską armię, bo to jest oczywiste, ale oni utożsamiają całe rosyjskie społeczeństwo ze złem w tej chwili. To znaczy, to już jest sytuacja takiej przepaści, której już zasypać się nie da? Czy Ukraińcy jeszcze są w stanie w tym swoim bohaterstwie jakoś oddzielić rosyjskie społeczeństwo od rosyjskiego, nie wypowiem słowa prezydenta, tylko zbrodniarza? Ja słyszę często powtarzane jak mantrę Moskale, Moskale, Moskale. Kierowane w określenia do Władimira Putina jako diabła. To znaczy, to są bardzo silne i mocne określenia. Wydaje mi się, że bardzo przekładają się też na ten grunt społeczny i wiele osób podkreśla, że to nie jest tylko władza, tylko to jest społeczeństwo, gdzie ponad 80%, jeśli te procenty się nie zmieniły, popiera działania prezydenta. Że to mogą być zmanipulowane statystyki, prawda? Bo one są podawane przez stronę rosyjską, więc to tak, więc też tutaj, trzeba mieć ograniczone zaufanie. No właśnie, ale na przykład Oleksij, z którym miałam okazję rozmawiać, on uciekał razem z swoim przyjacielem, Rosjaninem, to znaczy chłopakiem, który jeszcze w 2012 roku uciekł z Rosji, dołączył do opozycji i więc gdzieś na tej drodze spotkali Rosjan. No to bardziej, którzy... w ogóle tragedii takich międzyludzkich, prawda? No absolutnie. Bo mnóstwo jest małżeństw, na przykład Ukrainiec, Rosjanka lub też na odwrót. Coraz więcej jest tego typu historii. I bardzo trudne jest chociażby to, że to, że Rosjanie, którzy są w Ukrainie, opowiadają, że nie mają kontaktu z rodziną stricte w, chociażby w Moskwie, bo są uznawani za zdrajców. Czy są uznawani, jakby nie chcą uwierzyć w to, co się dzieje. To znaczy, my naprawdę mówimy o bardzo silnej propagandzie wewnątrz Czyli nawet kraju. Jeżeli mają rodzinę w Ukrainie i na przykład jest kontakt z tą rodziną, to oni twierdzą, że ta rodzina... Wysyłają sobie zdjęcia, wysyłają filmy. I twierdzą, że ta rodzina w Ukrainie kłamie, czy co? Bo ja nie jestem zdjęcia, w stanie sobie tak, tego w ogóle objąć rozumem. Że zdjęcia nie są prawdziwe, tak. Wydaje mi się, że... No, mi też jest bardzo trudno tak. I tym osobom opowiadającym też jest. Mówią, pokazujemy zdjęcia, tłumaczymy. Jest jakby ściana po drugiej stronie. To nie jest prawda, to jest zmanipulowane. Więc ja nawet być może, jeśli te liczby i warto się nie powoływać, masz rację, na źródła rosyjskie, to duża część społeczeństwa niestety żyje w tym przekonaniu i to może też nie jest wina tego społeczeństwa, tylko tego, że funkcjonują w takim zabetonowanym systemie przez lata. To pokazuje, jak groźna jest propaganda. To też powinniśmy pamiętać o tym wszyscy bardzo mocno. Olu, ty wracasz do Lwowa jeszcze? Czy na razie zostajesz w Polsce już bezpieczna, czy gdzieś cię niesie dalej znowu? Zdecydowanie teraz zatrzymujemy się tak, że część naszego zespołu cały czas jest w Ukrainie. Obserwujemy zbliżające się wybory węgierskie, też istotnego, istotne państwo w kontekście sytuacji w Ukrainie i tej agresji rosyjskiej w Ukrainie. Więc przez moment, najbliższy tydzień na pewno będę poza Ukrainą, ale nasz zespół stworzył biuro na miejscu. W Lwowie. We Lwowie. Bez wątpienia będę tam wracać. Chciałabym nie musieć. Chciałabym, żeby ta wojna skończyła się szybciej. No ale przynajmniej na kilka miesięcy do przodu mamy przygotowane biuro. W każdej chwili, jeżeli cokolwiek będzie się działo, możemy wracać. Ja również będę wracać. Może nie w tym najbliższym tygodniu, ale pewnie w następnym już tak. Powiedz mi, a czy w Ukrainie w ogóle cokolwiek mówi się o perspektywach wejścia do Unii Europejskiej? Czy w ogóle oni się nie zajmują tymi rzeczami w tej chwili, bo nie mają kompletnie na to czasu i nie mają do tego głowy? Myślę, że to jest temat, który może się pojawić i wiele osób ma nadzieję na to, że ta sytuacja zbliży ich do Europy, ale tak jak mówisz, to nie jest ten moment, to nie jest ten czas. Myślę, że te rozmowy pojawią się, kiedy ucichną bomby i kiedy ucichną alarmy przeciwlotnicze. Oby stało się to jak najszybciej. Uważaj na siebie, jak już tam pojedziesz i zapraszamy oczywiście Piękne, do nas. Dzięki. Także. Aleksandra Rutkowska, Outriders, grupa reporterska. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dzięki. Podziwiam naprawdę i kłaniam się nisko wobec ciebie i twoich kolegów i koleżanek. Za chwilę pani ambasador Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie państwa gościem. Zapraszam.
Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego Polska nie skonfiskowała do tej pory, oprócz Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, wczoraj kolejny budynek, który trzeci będzie, budynek, tak. Żadnego elementu tej infrastruktury finansowej czy własnościowej oligarchów w Polsce. No, dlaczego? Dlaczego rząd polski zgania na Unię to, że nie może ograniczyć węgla? Dlaczego płyną cały czas tiry na wschód i rząd mówi, ale my nie możemy inaczej, nikt nie każe im zamykać dróg, ani przejścia. Ale można zrobić takie kontrole w świetle prawa, że de facto ten ruch będzie niemożliwy. Włoski strajk. Dokładnie. Nic z tego się nie dzieje. To jest wielka tajemnica. Wygląda na to, jakby rząd PiS-u był bardzo w słowach antyputinowski i antyrosyjski, ale jakby się bał zrobić czegokolwiek przeciwko Rosji. Ale bał kogo? Mówiąc, Putina? Tak to wygląda. Bo jeśli by się nie bał, już dawno by te wszystkie sprawy weszły w życie. Tak jak weszły w życie we Włoszech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w wielu innych krajach europejskich. I to też o wiele mniejszych. Więc to działanie rządu jest właściwie niejasne. Ja nie wiem, czy oni się boją Putina? Czy oni mają coś takiego do ukrycia, że boją się, że jeśli zaczną naprawdę cisnąć Rosjan w Polsce, to może Putin coś o nich powie? Rosjanie swobodnie buszowali po węgierskim MSZ-cie, wykradli wszystkie tajemnice rosyjskiego, węgierskiego MSZ-u i jestem bardzo ciekawy, jakie też informacje o Polsce zdobyli poprzez Węgry. Przecież to był sojusz Kaczyńskiego i Orbana, ale został zamrożony przez ostatnie chyba 7 lat. Przecież to byli najbliżsi przyjaciele, to byli sojusznicy, z którym PiS był dumny, że ma takiego sojusznika. Te wszystkie rozmowy były odnotowane w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier. Te wszystkie deklaracje, rozmowy mają w tej chwili Rosjanie. I bardzo mi miło przywitać panią Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, byłą ambasador Rzeczypospolitej w Federacji Rosyjskiej, dyrektorkę Instytutu Strategii 2050. Dzień dobry, pani ambasador. Dzień dobry. Panie ambasador, jeżeli pani się zgodzi, jeżeli pani pozwoli, to ja bym chciała zacząć od festiwalu absurdów pana ministra Ławrowa, który trwa, wydaje się, w najlepsze. Mieliśmy do czynienia ostatnio z jakimś absolutnie kuriozalnym oświadczeniem ministra spraw zagranicznych Rosji właśnie po spotkaniu w Chinach. Ze swoim chińskim odpowiednikiem Ławrow się spotkał i po tym spotkaniu powiedział następujące słowa. Razem z wami i innymi ludźmi o podobnych poglądach będziemy dążyć do stworzenia wielobiegunowego, sprawiedliwego i demokratycznego porządku światowego. Mówi to minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Chin. Panie ambasador, i teraz pytanie. Czy to jest tak, że Siergiej Ławrow mówi wyłącznie na użytek wewnętrzny tej propagandy rosyjskiej, która, jak wiemy, zalewa rosyjskie społeczeństwo? Czy to jest tak, że Ławrow wierzy, że ktokolwiek weźmie w świecie zachodnim na przykład te jego słowa na poważnie? On na pewno mówi na użytek wewnętrzny, ale też trzeba rozumieć, co tak naprawdę Ławrow ma na myśli, mówiąc o demokratycznym porządku. Mm-hmm. Jego rozumienie tych słów jest zupełnie inne niż nasze rozumienie. Tu nie chodzi w żadnym razie o porządek oparty na państwach, które są demokratyczne, tylko to chodzi o porządek, w którym nie ma przewagi świata zachodniego, która według Ławrowa, ale także Chin jest niesprawiedliwa i nieuczciwa. Nie ma przewagi Stanów Zjednoczonych, tylko jest równo sprawiedliwie w tym sensie, że Rosja ma więcej do powiedzenia, Chiny mają więcej do powiedzenia, kraje, które w świecie globalnym zdominowanym przez Zachód nie miały tyle do powiedzenia, ile by chciały, na przykład takie jak Brazylia, te kraje będą teraz miały więcej do powiedzenia i na tym polega według Ławrowa ta demokracja. W tym sensie on zwraca się także do wszystkich tych graczy na arenie międzynarodowej, którzy czują się niedowartościowani w świecie amerykańskiej dominacji i zachodniej dominacji i od lat, bo to jest proces, który się dzieje od lat, aspirują do tego, żeby zmienić ten porządek światowy, żeby wydobyć swoje bycie, swoje wpływy bardziej na wierzch, zarówno poprzez zmianę instytucji międzynarodowych, jak i po prostu zmianę tego, co
co Ławrow nazywa porządkiem światowym. Tak więc ta demokratyzacja w ustach Ławrowa to jest zupełnie coś innego i te kraje, które mają to rozumieć, rozumieją. No właśnie, te kraje, które mają to rozumieć. Pani ambasador, sądzi pani, że Rosja może liczyć na jakiś, w cudzysłowie, współpracowników, na jakiś przyjaciół na świecie w tej chwili? Czy są państwa, które będą szły ramię w ramię z Federacją Rosyjską w tej chwili? Ale jeżeli tak, to kto to może być? My tę mapę świata, jeśli chodzi o stosunek do rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, a tym samym jest to stosunek do Rosji w jej obecnej odsłonie, takiej ultranacjonalistycznej i agresywnej, widzimy w głosowaniach Zgromadzenia Generalnego ONZ-u. Mhm. I widzimy, że takie opowiedzenie się za Rosją to jest dosłownie kilka krajów, no, które uważamy przez większość wspólnoty międzynarodowej jest uważanych za wyrzutków, takich jak Korea Północna czy Syria. To są kraje, które opowiadają się wprost, Białoruś, jeżeli w ogóle można uznać jeszcze Białoruś za odrębny byt suwerenny, formalnie tak, ale wiemy, jak to wygląda w realu. To są kraje, które się opowiadają za Rosją. Natomiast jest 35 chyba, nie chcę tutaj, tak wydaje mi się, że to było tyle dokładnie krajów, które się wstrzymują od głosu lub nie biorą udziału w głosowaniu. I to są te kraje, które w mniejszym lub większym stopniu, jeśli nie opowiadają się za Rosją, to przyglądają się, zajmują takie stanowisko symetrystyczne, nie chcą się opowiadać w tym konflikcie. To są te kraje, o które trwa rozgrywka i Rosja też o nie gra. I tam między innymi są Chiny, są Indie. To jest ciekawe, że też właściwie wszystkie kraje tak zwanego byłego obszaru postradzieckiego, poza oczywiście państwami bałtyckimi, które są dzisiaj częścią Unii, częścią NATO i w zasadzie już w ogóle tak nie można ich postrzegać, i poza Mołdawią, wszystkie pozostałe się wstrzymują od głosu. Tam jest Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, kraje Azji Środkowej lub nie biorą udziału w głosowaniach, ponieważ boją się Rosji i nie chcą, cokolwiek myślą o tej sprawie, nie chcą zajmować stanowiska. Tak więc ta globalna układanka już nie jest taka prosta, że jest Zachód kontra Rosja. To jest dużo bardziej skomplikowane i o te kraje, które się boją, które poszukują swojego miejsca, kraje niedowartościowane, kraje, które mogą skorzystać na osłabieniu Zachodu. O te kraje dzisiaj Rosja wraz z Chinami zresztą gra, dlatego że chińsko-rosyjski sojusz strategiczny, niedoraźny, jest grą antyzachodnią i antydemokratyczną, ale w sensie systemów wewnętrznych. Ale sądzi pani, że naprawdę Rosja w tej chwili, Federacja Rosyjska z upadającą gospodarką, z takim, a nie innym społeczeństwem, że to jeszcze jest kraj, który kogokolwiek może przekonać do tego, że jest w stanie zmierzyć się strategicznie z tym światem zachodnim, ze Stanami Zjednoczonymi? Rosja nie jest krajem, w którym ktoś chciałby żyć. Łącznie z samymi Rosjanami, którzy wiemy, że ta bardziej wyedukowana część, samodzielna, zamożniejsza, dzisiaj to są setki tysięcy ludzi, którzy uciekają z Rosji. Natomiast Rosja dla takich krajów jak Chiny jest bardzo dobrym instrumentem osłabiania Stanów Zjednoczonych i osłabiania Zachodu. I Chiny dzisiaj ewidentnie grają według zasady, gdzie dwóch cię kłóci, tam trzeci korzysta, tym trzecim mają być Chiny. Skoro Rosja jest w konflikcie z Zachodem, to Rosję bezwzględnie osłabia, ale Chińczyków to w najmniejszym stopniu nie martwi, ale osłabia też Zachód, bo jednak każdy, kto nakłada sankcje, także osłabia sam siebie. Każdy, kto w taki lub inny sposób wchodzi w konflikt z innym graczem, asymetrycznie, bo oczywiście dużo bardziej osłabia się Rosja, także uderza sam w siebie. I na tym wszystkim korzystają Chińczycy, którzy patrzą i korzystają na tym, że Rosja też jest coraz bardziej zależna od Chin, że będzie musiała i już musi sprzedawać swoje surowce Chińczykom po cenie narzuconej przez Chiny i dla Chin, a nie dla Rosji korzystnej, że będzie musiała kupować różne produkty od Chin gorszej jakości, ale po cenach narzuconych przez Chińczyków, dlatego że obłożona sankcjami nie może już tych produktów kupować na Zachodzie. To wszystko stwarza Chińczykom bardzo dobre
możliwości rozbudowania ich wpływów globalnych i podbudowywania swojej gospodarki, ale to wszystko jest do pewnych granic. Ja myślę, że Chiny sobie bardzo dobrze zdają sprawę, że jednak głównym partnerem ekonomicznym dla Chin jest Zachód i są Stany Zjednoczone. No właśnie. Jeżeli Rosja by tak wyeskalowała, żeby to wstrząsnęło połączeniami ekonomicznymi w świecie w jakiś taki sposób bardzo poważny, to jednak rykoszetem uderzy także w gospodarkę chińską i to nie jest Chinom potrzebne, zwłaszcza, że przywództwo chińskie chce się na trzecią kadencję w listopadzie wybrać, jeżeli to można w ten sposób nazwać. I to jest dosyć skomplikowana operacja w Chinach, bo zazwyczaj tam jest jednak była zasada dwóch kadencji, a tutaj chiński przywódca chce czegoś więcej, więc on nie potrzebuje dzisiaj jakiegoś załamania chińskiej gospodarki. Mhm. Panie ambasador, to teraz, jeżeli pani pozwoli, troszkę wrócimy na nasze podwórko i na wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Prawa i Sprawiedliwości, wicepremiera do spraw bezpieczeństwa, gdyby ktoś zapomniał przy okazji. On mówi tak, stosunki, tu chyba chodzi o stosunki polsko-amerykańskie, niewątpliwie się rozwijają, ale przemówienie zamkowe, czyli chodzi o sobotnie przemówienie Joe Bidena, nie przyniosło odpowiedzi na pytania o stałość baz i zwiększenia natowskich sił zbrojnych w Polsce. Jest ich więcej niż przedtem, ale wciąż nie tyle, ile być powinno. Były czasy, kiedy amerykańskich żołnierzy było w Europie ponad 400 tysięcy. Trzeba liczbę 100 tysięcy wyraźnie zwiększyć ze szczególnym uwzględnieniem flanki wschodniej. To jest komentarz, przypomnę, prezesa PiS-u do wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce. Czy pani z taką oceną sytuacji się zgadza? Ja się zgadzam, a rzadko się zgadzam akurat z panem prezesem, że Polsce dzisiaj w naszym interesie narodowym, w naszym interesie bezpieczeństwa jest zwiększanie amerykańskiej obecności w Europie, a zwłaszcza w naszym regionie, w tym w Polsce, żeby ta obecność była maksymalnie stała, niekoniecznie rotacyjna, że potrzebujemy też... Czyli stałe bazy natowskie, tak? To jest nasz interes narodowy w tym momencie. To jest nasz interes narodowy i dobrze akurat, że tego się obecna władza o to zabiega, bo nie chcę powiedzieć domaga, o to zabiega, bo to jest coś, co jest w Polsce w tej sytuacji, jaka jest potrzebne i to zwiększałoby nasze bezpieczeństwo. Ale też oczekując czegoś od naszych partnerów, my musimy sami coś dawać. I to jest coś bardzo ważnego, że my nie możemy, jeżeli chcemy być efektywni w tych słusznych oczekiwaniach, to te oczekiwania nie mogą być tylko piętrzeniem się roszczeń. My musimy coś dawać. Co i teraz trzeba się zastanowić, co takiego Polska może dać, żeby nasze słowo było bardziej przekonujące. I to na pewno jest wsparcie dla uchodźców, to się dzieje. To na pewno jest użyczenie naszego terytorium, granicy i wszystkiego, jak rozumiem, co możemy do tego, żeby przez Polskę szły dostawy dla Ukrainy. I to się dzieje, ale bardzo ważną rzeczą jest absolutne, jednoznaczne stanowisko Polski, jeśli chodzi o to, gdzie my jesteśmy sami wewnętrznie w tej wojnie między demokracją a autokracją, właściwie łamaną autokracją przez totalitaryzm. I tutaj w Polsce jest niejednoznaczność. Jest niejednoznaczność, czy Polska się opowiada i wewnętrznie będzie realizowała zasady demokratyczne, wartości demokratyczne. To wszystko jest także brane pod uwagę. Tym bardziej, że bardzo mocno, przepraszam panie ambasador, że wchodzę w słowo, bardzo mocno podkreślił to także, tak się wydaje przynajmniej podczas tego swojego zamkowego, jak to odkreślił Jarosław Kaczyński, przemówienia Joe Biden, prawda? Przecież nie przez przypadek pojawiły się słowa o wolnych mediach, o praworządności, o wymiarze sprawiedliwości i tak dalej. Absolutnie nie przez przypadek i ja to już powtarzam od dosyć dawna, ale dzisiaj to jest naprawdę już z całą siłą widoczne, że demokracja jest dzisiaj kwestią bezpieczeństwa w Polsce. To już nie jest kwestia takiego czy innego systemu, takiej czy innego ulokowania w Unii Europejskiej. To jest kwestia fundamentalnego bezpieczeństwa, bo jeżeli, a mamy do czynienia z konfliktem globalnym, ta główna oś konfliktu globalnego dzisiaj przebiega między
między autokracjami a demokracjami. To jest walka na bardzo wielu poziomach, o sprawy, o dominację gospodarczą, o dominację geopolityczną, o dominację militarną, ale to, co jednoczy i wyróżnia część, szeroko rozumianą część zachodnią, to jest wspólnota wartości w najbardziej wymierny sposób. Jeżeli my chcemy być częścią Zachodu, a bycie częścią Zachodu daje nam bezpieczeństwo, to chyba widzimy, to musimy przestrzegać tych wartości i musimy być tą częścią Zachodu nie tylko jedną nogą, militarną na przykład i ekonomiczną, ale także drugą nogą, czyli w wymiarze wartości instytucji demokratycznych i praworządności. Bycie jedną nogą szkodzi naszemu bezpieczeństwu. A ma pani poczucie, że obóz władzy w Polsce to rozumie? Bardzo bym chciała, żeby to rozumiał. Mam obawę, że może tego nie rozumieć. Mam obawę, że może uznać tę sytuację militarnego konfliktu, który powoduje, że Polska staje się bardzo ważna i pewne rzeczy zostają odsunięte na plan dalszy. Biden przyjeżdża do Polski i bardzo przyjaźnie wyciąga rękę do przywództwa polskiego, całkowicie no jakby w niepamięć puszczając rzeczy, no, które się działy w momencie, kiedy był wybrany, gratulacje, które mu nie zostały złożone, ustawa Lex TVN, która o mały włos nie przeszła i naprawdę nie wiem, jakbyśmy dzisiaj rozmawiali z Amerykanami, jeżeli byśmy unieważnili w sposób półlegalny, a właściwie nielegalny ich najważniejszą inwestycję w Polsce. Te rzeczy zostały odłożone na plan dalszy w imię dobra wyższego, jakim jest bezpieczeństwo i pokój. Wykonanie Putina. Niemniej te rzeczy pozostają bardzo ważne i albo rząd zrozumie, że to jest ważne i te rzeczy zostaną naprawione, albo uzna, że to jest fajny sposób, żeby skorzystać z tej sytuacji i jeszcze dalej posunąć działania w kierunku autorytaryzmu w Polsce. To by było po prostu realnie bardzo dla Polski niebezpieczne. Panie ambasador, a jak dużym strategicznym, dyplomatycznym, no właśnie jakim błędem była ta propozycja wysłania misji pokojowej NATO do Ukrainy w sytuacji, kiedy o tym wiemy od Wołodymyra Zełenskiego, padła ta propozycja już po rozmowie z prezydentem Ukrainy, który powiedział, że sobie jej nie życzy i że jej nie rozumie. I mimo wszystko zdecydowano się na to, żeby ją przedstawić światowej opinii publicznej. Jak pani to ocenia? Ja to oceniam, prawdę powiedziawszy, jako taki zabieg PR-owski. Skoro prezes Kaczyński pojechał do Kijowa, to chciał zaistnieć, wydaje mi się, głównie na arenie wewnętrznej z tą swoją wizytą i ta propozycja zapewniała mu takie zaistnienie. To było troszeczkę używanie forum międzynarodowego, jakim jest wizyta w Kijowie, do rozgrywania spraw wewnętrznych. I tutaj konsekwencje międzynarodowe liczyły się dużo mniej niż wybrzmienie takiej propozycji. Jest odpowiedzialne, pani ambasador? To nie jest optymalne, ale akurat ja bym nie demonizowała z całą uczciwością osądu tej sprawy konsekwencji tego akurat działania. Są rzeczy mniej i bardziej groźne, mniej i bardziej złe. Ta jest nieoptymalna, ale to się poza wymianą słowną niczym jakimś katastrofalnym nie skończyło, nic złego się nie stało. Jakoś nie powiem, żeby zaufanie polsko-ukraińskie zostało tutaj istotnie podważone. Najważniejsze rzeczy, jeśli chodzi o dostawy, o przyjmowanie uchodźców, to się dzieje. Natomiast ta sprawa demokracji, o to jest rzeczywiście rzecz fundamentalna. I tego odpuścić nie można, dlatego że to naprawdę, jeżeli zamiast natychmiastowego zaniechania wszelkich wycieczek autorytarnych, rząd pójdzie dalej w tym kierunku w nadziei, że Stany Zjednoczone dzisiaj nie będą chciały rozbijać sojuszniczej jedności i przymkną na to oczy, to będzie fatalny błąd, który do nas wróci i wróci do naszego bezpieczeństwa. Pani ambasador, to teraz jeszcze kwestia negocjacji tych rozmów pokojowych, no tak to nazwijmy w cudzysłowie, bo ciężko mówić o jakimkolwiek pokoju na razie między Rosją i Ukrainą. Są przecieki, które mówią o tym, że ukraiński negocjator zaproponował, żeby dokładnie Turcja, Stany Zjednoczone, Izrael, Niemcy, Polska, Kanada i Francja mogły być gwarantami bezpieczeństwa Ukrainy w ramach przyszłego porozumienia z Rosją. Czy to jest pani zdaniem w ogóle realny scenariusz i to przyszłe porozumienie z Rosją, jak jest odległe w czasie pani zdaniem? To porozumienie,
dzisiaj tak naprawdę ukuwa się mniej przy stole, a bardziej na froncie. Mhm. Rosjanie są gotowi do ustępstw, czy raczej będą gotowi do ustępstw, o tyle, o ile będą przegrywali batalię militarną. Dyplomacja dzisiaj jest absolutnie funkcją tego, co się dzieje na froncie. Wyobrażenie, że w imię jakiś wartości, troski o życie ludzi, w imię ochrony cywilów Rosjanie będą poszukiwali kompromisów, no jest absolutną iluzją. Dlatego myśląc o tym, żeby ta wojna się skończyła, my przede wszystkim dzisiaj, my jako Zachód, my jako Polska musimy inwestować w to, żeby Ukraińcy byli w stanie w największym możliwym stopniu wypierać Rosjan i pokonywać ich militarnie i to paradoksalnie, a może nie paradoksalnie, po prostu takie są realia. Otwiera drogę do porozumienia. I teraz jak to porozumienie będzie wyglądało? Jest kilka aspektów. Jeden to jest kwestia terytorialna i widać, że Ukraińcy są gotowi na kompromis, który wyłącza poza nawias kompromisu Krym i tak zwane republiki separatystyczne DNR, LNR, czyli są w stanie de facto zaakceptować stan posiadania sprzed wybuchu tego etapu wojny, czyli sprzed 24 lutego. Natomiast są w stanie ustąpić, jeśli chodzi o członkostwo w NATO, natomiast nie są gotowi ustępować z posiadania własnej armii, czyli tego, czego się Rosja domaga, bo ta demilitaryzacja to jest coś dużo więcej niż neutralność. To nie jest tylko niewstępowanie przecież do sojuszy, tylko pozbawienie się przez Ukrainę własnej armii, no co byłoby zabójcze, bo bez armii przy takim sąsiedzie to właściwie to jest tak, jakby wręczyć Ukrainie dzisiaj niepodległość. Rosji niepodległość ukraińską. I oczywiście jest kwestia gwarancji. To jest bardzo ważne, bo umowa zostaje zawarta. Natomiast, żeby ona mogła trwać i żeby było zaufanie, że w ogóle jest realizowana, ktoś musi ją gwarantować. Dzisiaj sytuacja w świecie jest taka, że nie ma takiej jedynej siły, której obie strony by ufały i która miałaby na tyle znaczenie globalne, że mogłaby powiedzieć, jestem w stanie zapewnić świat i obie strony, że warunki tej umowy zostaną dotrzymane, bo jak nie, to ja wkroczę i zaprowadzę porządek. Nie ma dzisiaj takiej siły, Stany Zjednoczone nie są taką siłą, ONZ nie jest taką siłą. Czyli Rosja nie zgodzi się na te propozycje. Nie ma takiego konglomeratu państw, które by to taką siłę stworzyły. Czy to jest możliwe? My nie słyszymy o zgodzie tych państw. Jedyne paradoksalnie, które się wypowiedziały, że mogłyby takiej gwarancji udzielić, to są Niemcy. Ja nie słyszę ze strony polskiej w ogóle żadnej informacji w tej sprawie. Prezes PiS, pani ambasador, przepraszam, bo to a propos tego wywiadu, mówi tak, jeżeli byłyby to poważne zabezpieczenia, to nie widzę żadnych przeciwwskazań. A to ta wypowiedź uważam, że jest trafna. Niemniej Polska sama może tyle, ile może i też musimy rozumieć. Natomiast gdyby to była umowa wielu tych krajów, to miałoby to sens, ale też jeszcze Rosja musiałaby uznać, że to są kraje, które także jej odpowiadają. No i jak wiadomo, diabeł zawsze tkwi w szczegółach. Ja wśród różnych krajów, które się pojawiały, bo to były różne zestawy krajów, bo i były także Chiny wśród tych krajów, była także Rosja wreszcie wśród tych krajów, które miałyby gwarantować. I teraz gdyby miała być tam Rosja, która we własnym konflikcie gwarantuje, że nie wkroczy do Ukrainy, a jeżeli wkroczy ktoś inny, to ona ma prawo wkroczyć, no to taka umowa zaczyna być tak naprawdę bombą zegarową z takim trochę odłożonym zapłonem. Pani ambasador, pozwoli pani, że ja zadam to pytanie. Ono może się wydawać błahe, ale ja myślę, że wielu z nas może nie do końca wiedzieć, o co dokładnie chodzi. Co to znaczy, że jakiś kraj jest gwarantem bezpieczeństwa innego kraju? To znaczy my hipotetycznie stajemy się gwarantem bezpieczeństwa dla Ukrainy. Co to znaczy? To zostało dosyć szczegółowo przedstawione przez stronę ukraińską. To znaczy tyle, ile jest zapisane w umowie. Może to wyglądać bardzo różnie. W tej umowie, którą sobie strona ukraińska wyobraża, miałoby być zapisane, że jeżeli Ukraina zostałaby zaatakowana, no wiadomo, że ten atak może być tylko ze strony jednego kraju, to wtedy przez 3 dni miałyby być wysiłki dyplomatyczne do rozstrzygnięcia tego
kryzysu. Gdyby te wysiłki nie odniosły skutku, to wtedy kraje, które są gwarantują, działałyby w zasadzie tak jak artykuł 5, czyli miałyby obowiązek wkroczyć na terytorium Ukrainy i udzielić Ukrainie stosownej pomocy militarnej, która by umożliwiła Ukrainie no, wypchnięcie tego agresora. To tak na czyli pierwszy rzut oka to jest dla nas bardzo ryzykowne. Mówię, że tak na pierwszy rzut oka to jest dla nas bardzo ryzykowne. Dla Polski. Dlatego mówię, że to jest bardzo ważne, kto będzie wśród tych krajów, które gwarantują. Gdyby to miała być także Rosja, to jest to rzeczywiście ogromnie ryzykowne, dlatego że konsekwencją mogłoby być wkroczenie obu stron. Ale każde gwarancje są związane z ryzykiem. Gwarancje natowskie także są związane. To jest pewność i ryzyko w jednym. Jeżeli my dzisiaj gwarantujemy bezpieczeństwo Litwie, Łotwie, Estonii, to jeżeli Rosja zechciałaby na przykład zaatakować któreś z tych państw, o których wiemy, że są małe, są bardzo trudne do obrony, to Polska dzisiaj musiałaby wraz z całym NATO angażować nasz wysiłek militarny, naszych żołnierzy, żeby tych krajów bronić. W tym sensie to jest ryzyko, ale z drugiej strony to jest także bezpieczeństwo, bo jeżeli nas zaatakują, to inni są zobowiązani. I tu by było podobnie, bo jeżeli te gwarancje by nam zapewniły pokój na Ukrainie, to jest to dla nas bezpieczeństwo, ale jeżeli ten pokój ktoś by chciał zrywać, no to jest związane z tym ryzyko, bo to oznacza nasze zaangażowanie militarne. Pani ambasador, na sam koniec jeszcze pytanie o G20, dlatego że premier Kanady Justin Trudeau powiedział, że nie wyobraża sobie, żeby Rosja w tej chwili była członkiem G20 i ze względu na upadającą gospodarkę, ale przede wszystkim na to, że po prostu już nie można jej ufać jako państwu terrorystycznemu już w tej chwili, no bo tak chyba Federację Rosyjską trzeba traktować. Czy pani uważa, że rzeczywiście Rosja powinna zostać usunięta z tej grupy bardzo, no jak wiemy, prestiżowej G20? Tu należy rozróżnić, należy sprawę usunięcia jako czegoś dobrego, co by się zdarzyło, czyli tak jak to ujął premier Kanady, należy ją usunąć, a zdolność do usunięcia. Otóż zdecydowanie byłoby bardzo, bardzo dobrze, gdyby Rosja została uznana przez wszystkie kraje G20 jako kraj terrorystyczny, bo rzeczywiście Rosja się w ten sposób zachowuje i usunięta. Natomiast powstaje pytanie, czy rzeczywiście będzie wewnątrz tego grona zgoda na to i tu ja niestety miałabym poważne wątpliwości, że będzie będzie konsensus w tej sprawie umożliwiający usunięcie Rosji. Alternatywą może być osłabienie w ogóle całego tego formatu, że będzie wewnątrz tego formatu taki rozłam i taki głęboki podział, że ten format przestanie móc efektywnie operować. To jest w ogóle coś, co dzieje się z porządkiem światowym. Widzimy, że coraz więcej instytucji i coraz więcej organizacji przestaje móc efektywnie operować, bo jest spowodowany i tą sytuacją, i innymi konfliktami coraz większy rozłam. To się dzieje w ONZ-cie, że nie może być żadnej misji pokojowej, dlatego że Rada Bezpieczeństwa ONZ-u nigdy nie zgodzi się na misję pokojową w Ukrainie, bo w tej Radzie Bezpieczeństwa jest Rosja, a także są Chiny. I tak dalej, i tak dalej. I być może ten sam paraliż za moment obejmie G20. Pani ambasador, ogromnie dziękuję, jak zwykle zresztą, za to spotkanie. Bardzo panią ciepło pozdrawiam. W imieniu widzów także, którzy tutaj na czacie uznanie wobec pani wiedzy wyrażali niejednokrotnie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz była ambasador Polski w Federacji Rosyjskiej i dyrektorka Instytutu Strategii 2050. Pozdrawiamy panią bardzo ciepło i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Bardzo państwu dziękujemy za dziś. Udajemy się na weekend troszeczkę odpocząć, złapać dystans. No i mam jeszcze dla państwa bardzo ważną informację. To było ostatnie wydanie programu Super Raport i nie jest to prima aprilis. Bardzo państwu dziękujemy, ale widzimy się w poniedziałek. Także bądźcie z nami. Będziemy mieli kilka niespodzianek. Pozdrawiamy bardzo ciepło. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Do zobaczenia w poniedziałek. Proszę o nas nie zapomnieć.